Partnerem audycji jest firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Na pewno nie byłem osobą, która awansowała ze względu na to, że no, przysklaskiwała prezesowi czy osobom z otoczenia bez przerwy. Pierwszą delegację zagraniczną, którą miałem, razem pojechaliśmy z Rafałem Styczkiem do Paryża, no to w celu zaoszczędzenia pieniędzy, no to wzięliśmy samochód, oczywiście nie jakiś sam samolot Citroena BX. No i jechaliśmy te tysiąc kilkaset kilometrów z Krakowa do Paryża po drodze, żeby oszczędzać pieniądze śpiąc w samochodzie przy autostradzie. Stara miłość nie rdzewieje? Tak, dokładnie, no bo tutaj część osób może nie wiedzieć, byłem współzałożycielem i pierwszym prezesem zarządu Interi w 1999 roku. Mogłem sobie pozwolić na to, żeby albo nie pracować do końca życia, no albo żeby większość tych pieniędzy zainwestować w biznes. Nie przyszło Ci do głowy iść na jakąś wcześniejszą emeryturę? Nie, zupełnie nie. Chciałem sobie znaleźć coś takiego, co powodowałoby, że jak się obudzę w nocy, to, bo na przykład są jakieś problemy w biznesie, no to, że zrobię to dlatego, że moja firma zmienia świat, a nie dlatego tylko, że to jest praca, tak, jakaś tam. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes. Taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Paweł Przewięźlikowski. W biznesie bez lukru gościmy Pawła Przewięźlikowskiego, przedsiębiorcę, którego darzę bardzo dużym szacunkiem. I to nie tylko dlatego, że przyjechał do nas dziś specjalnie z Krakowa. Witaj w naszej audycji, Paweł. Dzięki, Tomku. To jest audycja od założycieli dla obecnych bądź przyszłych założycieli. Jestem pewien, śledząc Twoje biznesowe przygody, że masz wiele interesujących historii, wartych opowiedzenia. No i być może będziesz miał też jakieś fajne rekomendacje dla widzów, dla słuchaczy tego programu. Zaczynamy? Jasne. W 1994 roku, a więc jako 22-latek, dobrze kojarzę, trafiasz do Komarchu. To Twoja pierwsza poważna praca? Czy z biznesem, zarabianiem pieniędzy miałeś już wcześniej kontakt? Na małą skalę tak, to znaczy zbierałem z drzewa wiśnie albo i sprzedawałem na targu. Jak w podstawówce czy w liceum, jak jeździliśmy na obozy wakacyjne, no to do krajów typu NRD na przykład, czy Węgry, czy Rumunia, no to zawsze się brało jakiś towar typu, nie wiem, ręczniki, radia. No i pamiętam, jak chodziłem po plaży nad Balatonem i spróbowałem sprzedać radio, akurat tam głównie dziwne, było ciekawe, że głównymi kupującymi nad Balatonem wtedy radia byli czarnoskórzy. O proszę. Z kolei jak pojechałem na obóz harcerski do Rumunii, no to wszyscy brali lekarstwa, więc można było wziąć do Rumunii na przykład, nie wiem, Biseptol albo Vitaral albo z okna pociągu już na stacji w Bukareszcie, albo ewentualnie już na plaży, gdzieś tam koło plaży w Konstancy można było te lekarstwa sprzedać. Więc żartuję sobie, że pierwszy swój biznes w branży farmaceutycznej zrobiłem sprzedając Biseptol z okna pociągu czy na plaży w wieku chyba, nie wiem, tam 14 czy 15 lat. A skąd ta idea? Wszyscy to robili wtedy, bo też tak pamiętam, czy jakaś już żyłka przedsiębiorcy? Raczej żyłki przedsiębiorcy jakiej większej nie miałem, no ale jak wszyscy brali, no to ja też brałem. No i z powrotem sprzedało się te lekarstwa, czy radia, czy ręczniki, a przywoziło się na przykład koszulki polo, albo na przykład, nie wiem, z Rumunii pamiętam, że przywiozłem konserwy rybne. Więc to były troszeczkę inne czasy i czy nie wiem, czy czekoladę Afrikana z NRD, czy kasety Orwo, no to taki był taki biznes, ale raczej to nie wynikało z mojej jakiejś żyłki przedsiębiorcy, tylko po prostu jak cały obóz wiózł, no to ja też wiozłem. Okej. I to była szkoła średnia, mówisz?
Podstawówka, szkoła średnia. Podstawówka, no proszę. W Niemczech to było nawet tak, że nie wiem, dostaliśmy, to była taka wymiana młodzieżowa na obozie harcerskim, dostaliśmy chyba po 200 marek niemieckich, bo wtedy nie można było mieć waluty, tylko się dostawało przydział waluty i każdy miał te swoje przydział konkretnej waluty, no więc dostałem jako kolonista tam 200 marek. A przywiozłem towaru za 200 kilkadziesiąt, no bo ostatnią rzeczą, którą sprzedałem, to były nawet rozmówki polsko-niemieckie, które zabrałem dla siebie, no bo kolega stwierdził, że takie fajne rozmówki mam, no to a ja już tam pewnie ten niemiecki już umiem, no to mu sprzedałem tam za ostatnie kilkanaście marek i jeszcze dokupiłem trochę tej czekolady czy cytryn. Coś mi się wydaje, że to nie był przypadek zatem. Wracamy do tego 94 roku. Zaczynasz pracę w Comarchu jako analityk systemów. Zaledwie dwa lata później zostajesz członkiem zarządu spółki. Nie przekłamałem niczego? Nie, to znaczy wtedy to były takie czasy. To znaczy, jak to się robi, Paweł? No bo Comarch wtedy był małą firmą. Kiedy okay. Ja przyszedłem do Comarchu, to było 15 osób w trzech pokojach na AGH, blisko katedry telekomunikacji. No więc było pole, żeby zrobić szybkie kariery, no bo firma, jeżeli firma rozrastała się do kilkudziesięciu, kilkuset osób w ciągu kilku lat, no to ktoś musiał być tymi członkami zarządu. A w Comarchu była akurat luka pokoleniowa, dlatego że Janusz założył firmę przede wszystkim z osobami, które, czy głównymi ekspertami byli jego doktorzy współpracujący z nim w katedrze telekomunikacji. No i ci doktorzy w pewnym momencie się pokłócili z Januszem. No i odeszli, założyli swoją firmę konkurencyjną, która przejęła kluczowego klienta Comarchu. No i w ten sposób zrobiła się luka pokoleniowa, no bo profesor stracił doktorów, w związku z tym było pole rozwoju dla magistrów, takich jak właśnie Tomek Maciantowicz, Rafał Styczeń, czy mój rocznik AGH, czyli my jesteśmy absolwentami 95 roku, takie osoby na przykład jak ja, czy Tadek Trajt, czy Krzysiek Mendelowski, czy inne osoby. No ale bez kokieterii, no nie trafiłeś tam z łapanki. Co spowodowało, jak myślisz, że to właśnie wtedy małżeństwo Filipiaków de facto zaufało ci, tak? Od razu przygotowało dla ciebie, czy zaprosiło cię do takiej roli? Znaczy nie, no, ja zacząłem pracować normalnie jako analityk, no i po trzech miesiącach byłem kierownikiem projektu dla Telekomunikacji Polskiej. System komputerowa, gospodarka aparaturą pomiarową, no to projekt poszedł dobrze, no więc sprawdziłem się w roli szefa projektu, potem pojechałem pod koniec piątego roku wdrażać system finansowo-księgowy, który w bydgoskiej fabryce kabli, który również wtedy rozwijaliśmy dla Huty Sędzimira w Krakowie. No i byłem dyrektorem oddziału w Bydgoszczy przez jakiś czas i później wracając do Krakowa, potem jak ty pytam, oddelegowanie do Bydgoszczy, ponieważ Janusz widział, że interesują mnie sprawy nie tylko wyłącznie projektowe, ale też otoczenie konkurencyjne, to ważne, finanse, tak. Że mam takie powiedzmy ciągotki w kierunku nie tylko do programowania, ale też takiego myślenia systemowego o strukturach, o procesach, to dostałem takie stanowisko, które się nazywało dyrektor biura strategii, tak? W kilkudziesięcioosobowej firmie, czyli no taki no facet do myślenia, co ma być w przyszłości, tak? No i później w momencie, kiedy był poszerzany zarząd Comarchu, no to Janusz zaproponował, żebym wszedł do tego zarządu. Nie było to oczywiste, no bo pani Elżbieta Filipiak zapytała, czy przejść Likowski, to ma wejść do zarządu ten taki, co jest pyskaty bez przerwy, tak? Byłeś pyskaty? Nie, no raczej nie byłem. Zawsze mówiłem jasno swoje zdanie na temat tego, ważne. Co mi się podobało, czy co mi się nie podobało, więc Janusz lubił takie osoby, które no nie tylko są spolegliwe, ale też mają swoje własne poglądy. No i z panią Elżbietą też mi się jakoś tam świetnie potem dogadywało, więc na pewno nie byłem osobą, która awansowała ze względu na to, że no przysplaskiwała prezesowi czy osobom z otoczenia bez przerwy. No tylko miałem raczej jakoś tam swoją wizję, swoje zdanie i starałem się no ciężką pracą udowodnić, że mam rację, tak? To była ciężka praca, w sensie zajmowała wiele godzin, mnóstwo energii. Czy wtedy się pracowało inaczej w IT, to znaczy na przykład nie było notebooków. W związku z tym, jak się chciało pracować, to trzeba było przyjść do pracy, tak? I siąść przy komputerze stacjonarnym. Trzeba było zrobić, nie wiem, jak się chciało na przykład, nie wiem, zawieźć komuś ofertę przetargową, no to trzeba było ją wydrukować fizycznie.
Więc potem podstawowym urządzeniem była bindownica. Trzeba było sobie potem tą ofertę zbindować, ładnie przekazać i w 6 egzemplarzach na przykład w jakieś pod duże przetargi tą ofertę pięknie wydrukowaną, najlepiej samemu zawieźć, tak? Albo na przykład jak trzeba było zrobić, nie wiem, demonstrację jakiegoś oprogramowania, to do Dzieje Pamiętnika, na przykład, nie wiem, do Telekomunikacji Polskiej zanosiliśmy stacje robocze SAN z monitorami. Pewnie one miały tam 30 kilka cali, z kineskopami oczywiście, no i ważyły pewnie po 20 kg czy po ileś tam, więc chodziliśmy z takimi wielkimi telewizorami, żeby na jednym z tym telewizorze pokazać, nie wiem, jakąś tam jedną część systemu, na drugim telewizorze inną część systemu, więc to ten biznes informatyczny wymagał nie tylko intelektualnej. Pamiętam na przykład, jak kolega z Komarku, Darek Durałek, on odpowiedzialny za sektor publiczny, na przykład, nie wiem, wjechał maluchem z Krakowa do Szczecina i musiał zawieźć serwer. Ponieważ na drodze były trudne warunki drogowe, no to się wywalił, dachował. No i potem się cieszył, że pierwsze pytanie, które mu Janusz zadał, to było takie: panie Darku, czy panu się nic nie stało? Dopiero po drugie się zapytał, czy serwerowi się nic nie stało. Więc ta wirtualizacja nie była taka duża jak w tej chwili, nie było komunikacji elektronicznej tak zaawansowanej, no trzeba było pracę informatyka wykonać fizycznie na miejscu, obojętnie czy to było stworzenie oprogramowania, zainstalowanie go, czy nawet ta taka praca sprzedażowa, nie było telekonferencji, nie było wideokonferencji, wszędzie trzeba było pojechać. Pierwszą delegację zagraniczną, którą miałem, razem pojechaliśmy z Rafałem Styczkiem do Paryża, no to w celu zaoszczędzenia pieniędzy, no to wzięliśmy samochód, oczywiście nie, jakiś sam samolot Citroena BX, no i jechaliśmy te 1000 kilkaset kilometrów z Krakowa do Paryża po drodze, żeby oszczędzać pieniądze śpiąc w samochodzie przy autostradzie, tak? Po czym mieliśmy tam 3 spotkania z klientami, no i z których jeden zadzwonił do Janusza później i powiedział, że jak chcemy robić interesy z tą jego firmą, no to żeby przysłał jakieś starsze osoby, tak? Więc, no bo jak nie podobał mu się, że 20 pewnie wtedy 3-latek i 20 pewnie 5-latek razem tam pojechali i chcieli sprzedawać duże systemy informatyczne francuskim klientom. No ale taka była wtedy mentalność DNA Komarku, że tak działaliśmy. I chyba takie były czasy, czy czuliście ten wiatr zmian, taką właśnie chęć zmieniania świata, wykorzystania pewnej okazji? Mamy wczesne lata 90. Czy to ta klimat, kultura pracy, może trochę założyciela wtedy, co było takim motywatorem dla ciebie, że ci się chciało po prostu, że widziałeś w tym fajne możliwości, szanse dla siebie? Czy dla mnie magnesem do przyjścia do Komarku to była raczej technologia niż przedsiębiorczość. Okay. Tak? To znaczy, cieszyłem się, że mogę mieć swój komputer, na którym mam, nie wiem, formsy oraklowe, z dostępem do Oracle 7, z dostępem do case'ów i mogę w nich budować jakiś model systemu. W zasadzie mi nie do końca mogło mi to być obojętne, czy to jest system pomiarowy dla Telekomunikacji Polskiej, czy jakiś system dla banku, czy system dla przedsiębiorstwa. Cieszyło mnie to dostęp do narzędzia informatycznego, dzięki któremu mogłem opisywać rzeczywistość, potem sobie z tego narzędzia, z tego case'a, czyli Computer Aided Systems Engineering, wygenerować gotowe na przykład formularze, które potem można było modyfikować i potem stworzyć całą aplikację, stworzyć cały system, zaprojektować bazy danych. Przy okazji wtedy też robiłem doktorat z informatyki. Głównie dlatego, że nie chciałem iść do wojska, nie dlatego, żeby mnie robienie doktoratu interesowało, bo wtedy jeszcze był powszechny pobór do służby wojskowej. Uczyłem studentów relacyjnych baz danych, bo to było obowiązkowe w ramach tego, jeżeli ktoś robił doktorat, no to też musiał uczyć studentów. Także to był mój świat, technologia przede wszystkim, ten biznes przyszedł później. Tak? Nie był przypadkowy ten kierunek informatyka, to te twoje zainteresowania, one już wcześniej je objawiałeś, czy przyszły z czasem gdzieś w szkole średniej? Znaczy nie, w informatyce zakochałem się, kiedy przeczytałem chyba, nie wiem, drugi numer bajtka, pierwszy numer komputera, tak, to był mój świat, tak,
Był taki czas, kiedy chodziliśmy z rodzicami, szliśmy akurat z rodzicami z kościoła, no i kupowało się gdzieś tam gazet w niedzielę, różnych tygodników i tak dalej, czy miesięczniku były tanie, więc akurat się zobaczyłem w kiosku, że takie są czasopisma, no i no, od tego czasu wsiąkłem, w wieku tam pewnie, nie wiem, 12, no tak mniej więcej, to był chyba 82 albo 83 rok, 12-13 lat, no i zakochałem się w informatyce po prostu. Wracając do tego awansu w strukturach Komarchu, czy dzisiaj w swojej firmie, o której będziemy tutaj opowiadać więcej, awansowałbyś kogoś w tak krótkim terminie czasu, no tak ważną rolę jednak, członka zarządu? Myślę, że tak, tak, to znaczy zarząd, jak tworzyliśmy Selvite na samym początku, czyli można powiedzieć poprzednika prawnego Rajwu, no to do zarządu firmy na przykład powołaliśmy Miłosza Gruce, który wtedy w zasadzie jego nie miał żadnego doświadczenia menedżerskiego. Natomiast był po doktoracie z biotechnologii, rok doświadczenia w pracy zawodowej, czyli w zasadzie no, nie miał dużego doświadczenia. Powiedzieliśmy Miłosz, tutaj masz 2 miliony złotych, częściowo z naszego kapitału, częściowo z grantu, zaprojektuj laboratorium biotechnologiczne, powiedz, co ma w nim być, no i my to wszystko kupimy i to będzie świadczenie usług na bazie tego laboratorium biotechnologicznego. To będzie nasza pierwsza oferta, tak? No i Miłosz zaprojektował, znaczy najpierw w Excelu wyliczył budżety, jak to mniej więcej ma wyglądać, no i sobie wtedy pamiętam, że wydaliśmy, nie wiem, 700 tysięcy złotych na spektrometr masowy. Mi się wtedy, jak odchodziłem z Komarku, no to jeździłem Volvo XC70, no i marzyło mi się Audi Q7, tak? Jako taki, powiedzmy, fajny samochód następny, to tak sobie myślałem, okej, no to zamiast Audi Q7 to kupiłem sobie, nie wiem, patent na lek przeciwnowotworowy i spektrometr masowy, tak? No i przesiadłem się do Renault Megane na kolejne 10 lat, tak? Także no, takie były, trzeba było wybrać pewne rzeczy, czy chwilową konsumpcję, czy przyjemności, czy inwestowanie w biznes, no i jeżeli się takich wyborów konsekwentnie dokonywało, no to potem coś z tego wychodziło. Który z portali internetowych jest twoim ulubionym dzisiaj? Masz czas na jako stronę główną mam, znaczy jako najczęściej używany portal mam Interię. Stara miłość nie rdzewieje. Tak, dokładnie, no bo tutaj część osób może nie wiedzieć, byłem współzałożycielem i pierwszym prezesem zarządu Interii w 1999 roku wspólnie właśnie z twoim wspólnikiem Krzyśkiem Wójcikiem i z Iwą Makówką tworzyliśmy pierwszy zarząd spółki. Później potem zastąpił mnie na stanowisku prezesa zarządu chyba najlepszy prezes Interii w historii, to znaczy Tomek Jerzyński. To były takie pionierskie czasy. Strasznie miło opowiadasz o tym, szczególnie w kontekście twoich następców, tak? Tak, tak. I jeżeli chodzi o Interię, no to do dzisiaj jest moim jak gdyby ulubionym portalem, chociaż no, namawiałbym zarząd, żeby troszeczkę clickbaitów trochę mniej mieli, no bo to jednak czasami to jest denerwujące, ale mimo wszystko najczęściej używam Interii. O to cię miałem zapytać właśnie, co byś zmienił w tej dzisiejszej Interii, pamiętając tą, którą zakładałeś? Mniej clickbaitów, mniej tych krzykliwych treści, czy takich tytułów, które mają właśnie przyciągnąć uwagę i otworzyć stronę, tak, a więcej tak. Wartościowego kontentu? Myślę, że tak, no ale to jak gdyby no, zarząd w Interii wie, co robi, no są komercyjnym przedsiębiorstwem, więc jeżeli z analizy modelu biznesowego im wychodzi, że no, musi być więcej jak gdyby właśnie takich, tego typu przekazu, no to pewnie no, tak mają strategię uzgodnioną z akcjonariuszami. Mimo wszystko jestem dalej lojalny i częściej używam na pewno Interii w drugiej kolejności Onetu. Wirtualnej nie używam praktycznie w ogóle. Ale w ogóle używam portali, tak? To jak gdyby, no, część ludzi w ogóle już nie używa, ale ja używam. Jakie to było dla ciebie doświadczenie? Czego cię nauczyła ten okres pracy i budowania czegoś, no trochę od zera, prawda? Jeżeli chodzi o Interię, no to było ciekawe, dlatego że Komar, można powiedzieć, to była, ja się włączyłem w czyjąś przygodę, czyli no, w jakąś wizję Janusza i jak gdyby byłem jeden z takich elementów tej układanki, jednym z wielu członków zespołu, który ten Komar raczej z drugiego szeregu, no bo
z pierwszego, tak jak mówię, no to rzeczywiście był Janusz, czy osoby, które nas ode mnie przyszły wcześniej, właśnie Rafał Styczeń, czy Tomek Pacjantowicz. Ja byłem taką drugą generacją menadżerów. Jeżeli chodzi o Interię, no to wyglądało trochę inaczej, no bo historia Interii jest taka, że ja się zajmowałem w Comarcu przede wszystkim internetem, takimi systemami, które się wtedy nazywały, nazwijmy to, intranetami czy ekstranetami, czyli wykorzystanie różnych aplikacji opartych o protokół TCP/IP wewnątrz firmy lub pomiędzy firmą i jej partnerami biznesowymi. Czyli takim klasycznym przykładem było wdrożenie systemu dla sieci telefonii komórkowej Era GSM, czyli obecnie T-Mobile, i jej sieci partnerów, dealerów. Tak? To był taki ekstranet tak zwany. No i zrobiliśmy właśnie infomarket, czyli była jakaś tam koncepcja. Ja pisałem pracę MBA na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i inspirowały mnie to, co się działo w Stanach w internecie. Szczerze mówiąc, bardziej to niż w Polsce, czyli takie rzeczy jak Excite, czy Lycos, czy AltaVista. No i zacząłem czytać ich sprawozdania finansowe, zacząłem czytać o modelach ich wycen na przykład, co te firmy mają tak naprawdę w środku, a nie na swojej stronie głównej. No i zaproponowałem Januszowi, żebyśmy zrobili coś właśnie dla klientów indywidualnych w ramach Comarcu. I wtedy była taka sytuacja, że chyba o podobnym projekcie myślało Radio RMF. Mieli jakieś chyba nieudane rozmowy z Wirtualną Polską. Natomiast była koleżanka u mnie w dziale właśnie tym takim, który się zajmował e-commerce, Joanna Bałuszek. Ona studiowała na trzecim roku telekomunikacji z Grześkiem Wójcikiem z RMF-u. Grzesiek Wójcik był odpowiedzialny wtedy za internet w RMF-ie, tak zwany www.wójcik. No i przez tych dwoje studentów trzeciego roku telekomunikacji Comarc się zaprzyjaźnił z RMF-em. Przyszły moje rozmowy z Krzyśkiem Nepelskim, potem Janusza Filipiaka ze Stanisławem Tyczyńskim. Tak się narodziła spółka, tak? Janusz, były rozmowy, kto powinien tą spółką zarządzać, czy to powinna być większość Comarcu, większość RMF-u. Janusz wpadł wtedy na bardzo dobry pomysł, że obydwie strony będą mieć dokładnie po 50%, żeby nikt nie miał władzy i 50% miał RMF. To była wygodna konstrukcja? Zaraz do tego dojdę. Mm-hmm. 45% miał Comarc, no i 5% pozwolił mi kupić również po to, żebym ja miał jakiś tam, powiedzmy, udział ekonomiczny w tej spółce i też, żebym był zmotywowany, dobrą żeby motywację, nie marnować pieniędzy. Tak. Tak? No więc wyszedł udział właśnie taki, który potem służył spółce przez jakiś czas, bo nikt nie czuł ani Comarc, ani RMF, że robi na kogoś innego. Okay. To był taki match made in heaven, dlatego że z Comarcu pochodziła strategia, technologia, kontakty biznesowe, powiedzmy twarde stanie ekonomiczne, a z RMF-u przychodziła treści, medialność, treść do różnych serwisów, no i sprzedaż reklam, tak, no bo Interia wtedy, czy portale internetowe żyły głównie ze sprzedaży reklam, czyli ta sieć, spółka zależna RMF-u, Broker FM, no, była głównym przedstawicielem Interii, więc wyszło to wspaniale. To, co nas różniło od wielu innych wtedy portali, które wtedy startowały, no, czy od wiodących typu Wirtualna, czy one, które potem popadły w różne jakieś tam problemy kosztowe, no bo dużo drożej to wszystko robiły niż my, czy Arena, czy Poland.com, że Interia była robiona dużo taniej, tak? Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z ludźmi na przykład z takiej spółki Poland.com, no to wychodziło, że mniej więcej u nich wszystko kosztuje 3 razy drożej niż u nas, tak? No więc ten kapitał się dużo wolniej palił i dzięki temu nawet jak przed kryzys dotcomowy, no to Interia była w stanie niewiele paląc kapitału dojść do rentowności po kilku latach. Konieczne były może zwolnienia pewnie tam, nie wiem, z 10 czy 15% ludzi w jakimś tam krytycznym czasie. No ale zarówno dla inwestorów giełdowych, no bo Tomek z Grześkiem i z Iwem zrobili emisję publiczną pierwszą w zasadzie po 1,5 roku od utworzenia spółki, czyli ten kapitał pozyskany z giełdy dał inwestorom 3-krotny zwrot w momencie, kiedy Interia była sprzedawana do Bauer Media. No jak dla Comarcu ten wzrost był kilkunastokrotny, z 15 milionów złotych inwestycji zrobił się udział 200 milionów złotych, czyli w momencie sprzedaży Interii Comarc zarobił na sprzedaży Interii więcej niż na całej działalności informatycznej od początku utworzenia do 2007 roku. Więc na pewno to był duży sukces biznesowy Comarcu.
I duży sukces biznesowy RMF-u. Cieszę się, że do dzisiaj Interia istnieje i się rozwija jako przedsiębiorstwo. Czułeś się już wtedy tak prawdziwie współwłaścicielem tej firmy właśnie, z uwagi na rolę, także te udziały, o których wspominasz? Tak, tak. Znaczy Janusz był jednym z pionierów tego, żeby się dzielić akcjami firmy, więc historia z akcjami Komarku była taka, że z biznesu wycofywała się siostra profesora, w związku z tym ona miała wcześniej 5% udziału w Komarku. No i Janusz zaproponował, żeby te akcje objęli pracownicy. Było tam 10 kluczowych osób w spółce, które tym zaproponował, że kupili po 0,5% akcji Komarku. I ja wtedy chyba zrobiłem pierwszą w historii wycenę w Komarku w ogóle, jakąkolwiek taką jakąś tam w miarę profesjonalną. Wziąłem wskaźniki price to earnings, wziąłem po ile jest notowany Optimus na giełdzie papierów wartościowych, no i powiedziałem kolegom, słuchajcie, według mojego wyliczenia przy naszych zyskach te akcje są warte nie 1000 zł, po ile mieliśmy je kupować, tylko co najmniej 13 tysięcy, w związku z tym na 10 kolegów, którzy te akcje mieli zaproponowane przez Janusza, 9 się zdecydowało, żeby je kupić. 10 kolega akurat wtedy miał potrzeby domowe, no bo akurat miał jakieś tam nowe mieszkanie, postanowił sobie kupić za te 1000 zł tapczan, tak? Ja po 13 latach, czy po 12 te akcje sprzedałem za 7 milionów złotych, więc był to na pewno dobry interes. Okay. Ale gdyby Janusz nie miał takiej filozofii, że no chce mieć jakiś akcjonariat pracowniczy, no to tych akcji byśmy wtedy nie mieli. Kultywujesz taką tradycję w swojej firmie? Tak, to znaczy my od początku, już od samego początku założyliśmy oczywiście firmę z Bogdanem Sieczkowskim, który też poznałem go w Komarku. On między innymi zajmował się tym projektem księgowości przez internet. No i w ten sposób się poznaliśmy. Więc najpierw byliśmy we dwójkę partnerami w spółce. Już po kilku miesiącach, jak przyjęliśmy pierwszych pracowników, no to zaoferowaliśmy im możliwość kupienia akcji po przyzwoitej cenie firmy. No i ponad 30 osób w raju, w Selwicie, dzięki temu zostało milionerami, a kilkuset pracowników łącznie w Selwicie, w raju ma akcje w ramach różnych transzy programów menedżerskich, także ponad połowa pracowników jest akcjonariuszami firmy, no i jestem z tego bardzo dumny, no bo to zarówno zrównolegle interesy pracowników, jak i akcjonariuszy, z drugiej strony motywuje ich bardziej do pracy, z trzeciej strony tworzy jakiś mechanizm kreowania takiego powszechnego dobrobytu, a nie jak gdyby takiego liczenia na to, że tu jest jakiś miliarder, i od czasu do czasu coś z niego skapie. Tak? No, szacunek. To przypomina to starą maksymę, zyskujesz dzieląc się z innymi. Cały czas byłeś wtedy formalnie też związany z Komarkiem? To była taka praca na dwa etaty? Tak. Okay. Tak. To znaczy od 99 do 2000 roku, wtedy kiedy byłem prezesem Interii, no to pół dnia pracowałem w Komarku, pół dnia pracowałem w Interii, co było o tyle wygodne, że siedziba Interii Główna się mieściła w Wiprostalu w Krakowie, to jest taki wieżowiec stary, więc na chyba nie wiem... Zmieniałeś piętra, tak? Tak, na 10 piętrze był Komar, na 9 Interia. Nie była to dobra lokalizacja dla portalu internetowego specjalnie, dlatego że tam nie było klimatyzacji, w związku z tym na przykład w kluczowych momentach, jak było lato i mieliśmy kilka serwerów w pokoju, no to zanosiliśmy wiadra z lodem, żeby te serwery nie wyparowały, tak? No więc no to takie pieniądze. Czyli umiałeś to robić, to było, wiesz, wygodne, takie zamykanie jednego rozdziału, otwieranie piętro niżej drugiego, to wiesz, mimo wszystko taka multizadaniowość dzisiaj jest modna, ale no wtedy musiało to być też wyzwaniem, tak? Szybko przełączyć się pomiędzy jednym a drugim problemem. Widać było po prostu powoli, było widać, że z tego inkubowanego przy Komarku de facto startupu się robi prawdziwe przedsiębiorstwo, no i wtedy się trzeba było zdecydować, tak? No albo zostanę full time prezesem Interii i ją będę rozwijał, no albo wracam na full time do Komarku. Nie dało się tego ciągnąć na dwie nogi, więc bliższy był mi świat zdecydowanie klientów z branży bankowej, telekomunikacyjnej niż klientów z branży medialnej, czyli no, z którymi no, to jednak świat RMF. Trochę takie show biznesowe. Tak, dokładnie. Więc ten show biznes, powiedzmy wyjazdy, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie z kluczowymi klientami, żeby robić imprezę, żeby potem się, nie wiem, dużo reklam kupowali.
firmy z branży FMCG, to nie był mój świat, więc zdecydowanie wolałem sprzedaż produktu bardziej skomplikowanego, opartego na dużej ofercie, na technologii raczej niż na takim wow, w czym no, potrzebne są spółki medialne, więc no, ponieważ świat technologii, a nie mediów, to był mój świat, zdecydowałem się na powrót full time na Comarch, no i Tomek Jarzyński został prezesem, ówczesny dyrektor serwisu Biznes. Notabene no, znaliśmy się wcześniej przed Interią, dlatego że studiowaliśmy razem informatykę na AGH, graliśmy razem w koszykówkę, Tomek był świetnym koszykarzem, jednym pewnie z dwóch czy trzech najlepszych na roku, więc zawsze go za to podziwiałem. To był, zanim go poznałem jako dobrego biznesmena, to widziałem, że jest bardzo dobrym sportowcem. To chyba nie przez przypadek zajął się też potem piłką nożną. No i właśnie, przychodzi rok 2007 i po 13 latach pracy w Comarchu i po 8 prawie latach pracy też z i dla Interii, zamykasz te rozdziały i rzucasz się na zupełnie nieznane dla siebie wody, tak? No, czy to tak było? Bo to była bardzo odważna decyzja, zgaduję, w pełni przemyślana, poprzedzona jakąś analizą biznesową, jakimiś obserwacjami, czy intuicją, przeczuciem. Masz super doświadczenia, masz trochę kapitału odłożonego, o czym mówisz. Wow, i rozpoczynasz coś zupełnie nowego. Więc tak, no... Pierwotna decyzja to była, czy chcę dalej pracować w Comarchu, czy z niego odejść. Tak? Mm-hmm. Więc pierwszy raz poważnie zacząłem się zastanawiać nad odejściem z Comarchu, wtedy, kiedy Janusz zwolnił Tomka Jarzyńskiego. Pamiętam do dzisiaj, jak to była taka, to był taki moment, kiedy Interia chciała kupić gadu-gadu i w zasadzie wszystko było dogadane. No i Janusz w ostatniej chwili jak gdyby wycofał zgodę na tą transakcję. No i... Chcesz powiedzieć w geście solidarności z kolegą? Nawet nie tyle solidarności, tylko... Wierzyłeś Janusz... też ten projekt, tak? Tak, wierzyłem w ten projekt. Uważałem, że to jest bardzo dobra inwestycja dla Interii. I pamiętam do dzisiaj, jak biegałem po koronie stadionu Krakowi z Januszem, żeby nie zwalniał Tomka, tak? To było dla mnie takie bardzo traumatyczne przeżycie. No wtedy, już wtedy Filip jak był zaangażowany w klub Krakowie, tak? To chyba był 2004 rok. Tak, właśnie czasem. Rano mi się rodziła córka, a po południu Janusz zwalniał Tomka Jarzyńskiego. I to nie był dosyć taki dzień, intensywny, który dobrze pamiętam. Tak. Okay. Niestety no, uparł się, żeby jednak... To zrobić, no i wtedy dla mnie to było coś we mnie pękło wtedy, tak? 13 lat też, tak? No wtedy to było jeszcze, to wtedy było troszkę dopiero 10, tak? Okay. I doszedłem do wniosku, że zarówno od strony takiej powiedzmy strategicznej nie do końca mi się podobają jego decyzje, uważam, że można było robić inne, a z drugiej strony poczułem żal od strony za sposób potraktowania Tomka wtedy, tak? I jak gdyby później pracowaliśmy z Januszem jeszcze 3 lata i bardzo dużo mam dobrych wspomnień z tego czasu, ale wtedy to był taki dla mnie moment. Rysy na szkle. Tak, tak. No i później zastanawiałem się, czy nie odejść, czy pracować gdzieś indziej, czy założyć własną firmę. Pierwszy taki pomysł biznesu, który mi przyszedł do głowy, to jest, żeby zrobić firmę zajmującą się efektami specjalnymi. Mm-hmm. Dlatego, że bardzo lubiłem zawsze science fiction, robiłem jakieś swoje prywatne, własne filmy z dziećmi, jak nie wiem, tam żona, jakieś tam studia zaoczne prowadziła zajęcia, no to mieliśmy wolne weekendy, w związku z tym z synem najstarszym kręciliśmy jakieś małe Gwiezdne Wojny, jakieś inne rzeczy, to mi się bardzo podobało. Bardzo dużo czytasz, zdaje się, książek z tego gatunku, tak? Tak. No i to był taki pierwszy pomysł. No i potem już zastanawiałem się, czy odejść z Comarchu najpierw raz na 3 miesiące, raz na miesiąc, no w końcu 2006 roku doszedłem do wniosku, że po kolejnym sporze na temat Interii, to znaczy w momencie, kiedy zapadła na Radzie Nadzorczej Interii decyzja, żeby wesprzeć inicjatywę zarządu, żeby zainwestować w budowę portalu na Ukrainie, była zgoda, żeby w to iść, no i znowu Janusz nie dał zgody, żeby Interia weszła na Ukrainę, bo ja byłem członkiem aktywnym, dosyć bardzo aktywnym Rady Nadzorczej Interii do 2007 roku. Wiceprzewodniczącym, prawda? Tak. No i stwierdziłem, okej, dobra, to już jak gdyby dziękuję. Miarka się przebrała. Tak, no i zostałem w Comarchu jeszcze przez 9 miesięcy.
Na życzenie Filipiaka? Czy... Nie, nikomu nie powiedziałem, że chcę odejść. Tak? Ale już decyzja zapadła. Tak, tak. Mhm. Natomiast po prostu się kończył program opcyjny. Tak? No więc jeżeli chciałem po prostu dostać kolejną partię akcji, które należały mi się z tego programu opcyjnego, no to musiałem jeszcze parę miesięcy zostać. Myślałem, że to będzie 3 miesiące. Okazało się, że tam jakieś formalności w biurach maklerskich czy w sądach trwało dłużej, no i zrobiło się z tego 6 miesięcy. No i w momencie, kiedy się skonwertowały moje akcje, kiedy trafiły na biuro maklerskie, napisałem rezygnację, podziękowałem. Akurat też się kończyła kadencja zarządu za 3 miesiące. I do ostatniego dnia, nawet jeszcze tam 3 miesiące po tej rezygnacji, pracowałem, jeździłem na delegacje, robiłem rekordowe wyniki, największe przychody w historii mojego działu, największe zyski, jakieś inne rzeczy, więc myślę, że... Lojalnie do samego tak, końca. Tak, po prostu nie rozmawiałem o żadnej, nie wiem, innej pracy, o jakichś innych rzeczach, po prostu zasuwałem bardzo wydajnie i wydaje mi się z sukcesami do ostatniego dnia pracy. No i miałem również, ale miałem czas, żeby czytać, tak? No i wtedy się zastanawiałem, co robić dalej, czy chcę pracować dla kogoś innego. Specjalnie w Krakowie nie było fajnych miejsc pracy, no przecież nie pójdę pracować do jakiegoś Computerlandu i tak dalej, czy IBM-a, czy jakichś innych firm. Więc doszedłem do wniosku, że skoro nie ma fajnych miejsc pracy w Krakowie, no to chyba muszę stworzyć swoje. Namówiłem Bogdana Sieczkowskiego, żebyśmy to zrobili razem, a ponieważ znaliśmy się osobiście, lubiliśmy się, jeździliśmy razem na wczasy, No to czemu razem, Pawle? Czemu razem z Bogdanem? Mhm. Wydaje mi się, że się po prostu lubiliśmy jako koledzy z Komarku. Mieliśmy podobny system wartości, podobne rodziny, poczucie, że można zrobić coś innego, że można coś zrobić inaczej. Więc no to partnerstwo z Bogdanem było kluczowe. Też się uzupełniamy, tak? No Bogdan lubi, jestem bardziej wizjonerski, Bogdan jest bardziej operacyjny, ja lubię wstawać rano i coś wymyślić, Bogdan lubi iść późno spać i to skończyć, więc to taki znowu fajne nam wyszło. Dlaczego biotechnologia? No właśnie, skąd ten pomysł się wziął? Co było tym triggerem, takim zapalnikiem do tego, że powiedziałeś, będę się realizował teraz w tej branży? Janusz, to czego nas najważniejszego nauczył, to jest to, że warto podejmować trudne wyzwania, tak? I takie opowiadał historię, no dobra, jakby był przetarg na wybudowanie wieżowca na Manhattanie, no to byśmy złożyli ofertę 20% taniej niż konkurencja, no i potem byśmy zakasali rękawy, byśmy ten wieżowiec wybudowali. Czyli tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Sky is the limit, trzeba podejmować trudne wyzwania, więc to jest coś takiego, czego się najsilniejszego, najmocniejszego od niego nauczyłem. No i dzięki temu, że nasz dział w Komarku, tam gdzie pracowaliśmy z Bogdanem, był najlepszym działem w firmie, najszybciej rozwijającym się, najlepsze generujące wyniki, plus Interia, która była super sukcesem, no to czuliśmy się niesamowicie mocno, tak? Także stwierdziliśmy, okay, no kto możemy, jak nie my? Tak, możemy robić cokolwiek. Tak? Jesteśmy skazani na sukces. Tak. Oprócz tego po sprzedaży akcji Komarku Inter miałem 15 milionów złotych, w związku z tym mogłem sobie pozwolić na to, żeby albo nie pracować do końca życia, no albo żeby większość tych pieniędzy zainwestować w biznes. Nie przyszło ci do głowy iść na jakąś wcześniejszą emeryturę? Nie, zupełnie nie. Po trzecie chcieliśmy robić, na pewno chcieliśmy zostać w Krakowie, bo nam się po prostu to miasto wtedy podobało i podoba. Chcieliśmy, żeby to było coś związane z branżą technologiczną, więc jakby mi ktoś wtedy powiedział, że mogę zainwestować pieniądze, nie wiem, 15 milionów złotych w transport wagonów z siarką z Ukrainy i zarobić 100 milionów złotych, to by mnie to w ogóle nie interesowało. Mhm. Natomiast najważniejszym motywatorem było to, że chcieliśmy jeszcze dla wybranej branży biotechnologicznej, że chcieliśmy zrobić coś dobrego dla ludzkości, tak? To znaczy w Komarku realizowaliśmy głównie pasję technologiczną, natomiast chcieliśmy coś zrobić takiego dobrego, nazwijmy to, dla społeczeństwa. Czemu? Skąd takie pobudki? No bo mieliśmy już, jak gdyby byliśmy w średnim wieku, mieliśmy 35 lat, już zrealizowaliśmy pewne ambicje, właśnie takie wyzwania technologiczne, mieliśmy pieniądze dla siebie, dla rodzin, jakąś tam reputację na rynku, no i stwierdziliśmy, okej. Okay, coś dobrego chcieliście oddać tak, teraz z siebie, tak? Chciałem sobie znaleźć coś takiego, co powodowałoby, że jak się obudzę w nocy, to, bo na przykład są jakieś problemy w biznesie, no to, że
zrobię to dlatego, że moja firma zmienia świat, a nie dlatego tylko, że to jest praca, tak, jakaś tam, tak, więc to było ważne. I gdyby nie osobista historia, pewnie bym nie wiedział do końca, co robić, ale moja mama była wtedy pacjentką nowotworową, przez 16 lat walczyła z rakiem, miała, nie wiem, tam 7 operacji, pewnie z 5 chemioterapii, ze 3 radioterapii, jakieś różne rzeczy. I w czasie wizyt lekarskich z nią w różnych szpitalach przyszedł do mnie świat medycyny. Ja nigdy specjalnie się interesowałem biologią, chemią tak, bo moi rodzice byli chemikami, ale biologia mi się kojarzyła, nie wiem, z kwiatem paproci, z zielnikiem i tak dalej, to nie było ciekawe. Więc na medycynę niespecjalnie chciałem iść, dlatego że mam mało empatii i po drugie mówiłem, że no ciężko by mi było zarabiać na czyimś cierpieniu, więc takie jako nie wiem, tam licealista, takie miałem przemyślenia. A lekarz no, musi brać pieniądze od chorych ludzi, nie? Czy tam. No tak. Więc troszeczkę potem bardziej to, powiedzmy, miałem bardziej skomplikowane myślenie, czy to mam do dzisiaj. No ale moja mama wtedy pokazała mi świat onkologii. Poznałem lekarzy, zamówiłem pierwsze badanie, sekwencjonowanie na przykład jej guza, co było wtedy, nie było standardem na polskie czasy. Zobaczyłem, okej, to jest fajne, to jest technologiczne, tu jest dużo danych. Można na bazie tych danych podejmować jakieś decyzje. Tu jest taka tabelka, w której jest dużo liczb, to jest jakaś tam informatyka. Czyli to nie była decyzja dnia, prawda? To jakby nie, dojrzewały. Właśnie ten program opcyjny mi dał te 6-9 miesięcy, żeby przemyśleć dobrze, co robić. No więc ustaliliśmy z Bogdanem, ok, założymy firmę biotechnologiczną. No właśnie, zostajesz współzałożycielem, głównym większościowym akcjonariuszem, prezesem zarządu spółki Selvita, która przekształca się potem w Raibu Therapeutics. Dlaczego świat może być lepszy, a życie ludzi bardziej zdrowe dzięki temu, co robicie? No jeżeli każdy z nas praktycznie ma osoby z rodziny, czy sam jest, czy ma jakiś przyjaciół, którzy cierpią na nowotwory, tak? W związku z tym, jeżeli mam do wyboru, nie wiem, zrobić firmę, której celem jest, nie wiem, wymiana fotek kotów, albo zrobić lek na raka, no to wybieram projekt lek na raka, tak? Poza tym, jak gdyby serce informatyczne zostawiłem w Komarku, serce internetowe w Interii. Nie chciałem robić nic podobnego, tak? Po prostu drugi raz czy trzeci raz wchodzić do tej samej rzeki, tak? Okay. Więc te przygody już przeżyliśmy wcześniej z budową firmy software'owej czy z budową serwisu internetowego. Chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego. No i to właśnie ta medycyna, ta onkologia, ta biotechnologia nas zafascynowała na coś takiego, co jest, jak spadniemy to z wysokiego konia, fajne, międzynarodowe, przyszłościowe, świat w to inwestuje, Unia Europejska daje granty, fundusze Venture Capital w to inwestują. Nawet wtedy Tomasz Czechowicz miał taki fundusz MCI BioVentures. To też była dla nas walidacja, że skoro Tomasz Czechowicz wierzy w biotechnologię, to może to nie jest takie zupełnie piramidalne. Larry Ellison, prezes Oracle, też inwestował w spółki biotechnologiczne. To były takie wiele takich argumentów. Okej, zebrało się w tym dobrym czasie. No super, ale bardzo innowacyjna kategoria, ale jakże konkurencyjna. Nic tam nie jest pewne. Wymaga mnóstwa inwestycji, czasu, energii, żeby doprowadzić do jakichś rezultatów. Ale to było fajne właśnie, tak? Okej, to było w tym wszystkim najbardziej podniecające właśnie? Tak, że jakby to było łatwe, to by tego nie było warto robić, tak? To jakby po co? Okej. Okay. To cię inspirowało, to cię motywowało. Tak, no im trudniejsze, tym jak gdyby bardziej ciekawe. No, byliśmy w świetnym wieku dla przedsiębiorców, 35 lat, mieliśmy kapitał, my się zastanawialiśmy, co ciekawego mamy robić do emerytury, tak? No i wymyślić sobie jakiś nowy świat, który przez ileś tam lat nas będzie ciekawił, zajmował i tak dalej. No więc ten świat medycyny, biotechnologii wydawał się takim światem, gdzie możemy się dużo nauczyć nowych rzeczy, gdzie możemy też zarobić trochę pieniędzy, no i że robiąc te rzeczy będziemy czuli, że robimy coś dobrego przy okazji, więc to było bardzo ważne. A dziś po tych 16-17 latach zrobiłbyś coś inaczej niż wtedy? Myślę, że tak, to znaczy pewnie bym sobie zrobił 3 miesiące urlopu po odejściu z Komarka. To było tak, że do 15 lipca 2007 wystawialiśmy ostatnie faktury, czy podpisywaliśmy ostatnie kontrakty, a 19 lipca poszliśmy z Bogdanem do notariusza, zarejestrowaliśmy spółkę, tak?
a 8 sierpnia urodził się mój drugi syn. Tak? Więc to był taki czas, że pewnie powinienem wtedy, no to chociaż te 2-3 miesiące trochę więcej zarówno sobie odpocząć, jak i pomóc mojej żonie więcej przy Karolku i zacząć tą spółkę z nową energią, można powiedzieć, w październiku na przykład, a nie w lipcu. Więc to była taka najprostsza lekcja. Druga rzecz, na pewno powinniśmy wcześniej otworzyć biura sprzedażowe za granicą, bo ta decyzja została podjęta dopiero 7 lat później, a mogliśmy to zrobić pewnie po roku, dwóch, no bo wcześniej dojeżdżanie takie samolotem, powiedzmy, z walizeczką i opowiadanie, co my tam w tym Krakowie robimy, niespecjalnie to chwytało klientów, to bardzo, bardzo powoli pozyskiwaliśmy pierwsze kontrakty. Wydawało się, że to pójdzie szybciej. No byliście prekursorami też trochę. No tak, no byliśmy ludźmi bez doświadczenia w branży, z nową firmą, z kraju, który nie jest kojarzony z biotechnologią, więc musieliśmy trzy bariery pokonać, które większość biznesu nie ma. Tak? No albo ktoś zakłada biznes w tym, na czym się zna, albo przychodzi z kraju, który ma jakąś tam reputację biotechnologii, typu nie wiem, Szwajcaria czy Stany Zjednoczone. No i w ogóle tworzenie nowego podmiotu jest jakimś nowym ryzykiem. Więc te trzy takie ryzyka, te bariery musieliśmy pokonać w momencie, kiedy je przebiliśmy, to znaczy zbudowaliśmy jakąś reputację osobistą, zbudowaliśmy wiedzę osobistą, zbudowaliśmy jakąś reputację firmy. No i kiedy jak gdyby Polska zaczynała korzystać na swojej reputacji jako już członek Unii Europejskiej. No bo pamiętajmy, że myśmy założyli Selvite 3 lata po tym, jak weszła Polska do Unii, tak? Więc to wcale nie było oczywiste, że my jesteśmy taką częścią zachodniego świata, tak nie tylko rynkiem, tak? Teraz to jest zupełnie inaczej, tak? Polska jest normalnym krajem, tak? A nie tylko odbiorcą technologii. No to jak te bariery pękły, no to Selvita czy Raivu bardzo mocno odpaliły, więc to było fajne. A propos tej wiedzy, o której mówisz, to jak otwierałeś książki, googlowałeś, pozyskiwałeś tą dla siebie nową wiedzę dotyczącą twojego biznesu, czy perspektyw dla Selvity wtedy? Znaczy, pierwsze to było oczywiście czytanie książek, czyli szukanie w internecie. No, kupiliśmy z Bogdanem książki Chemia dla odpornych, biologia dla maturzystów, no i zaczęliśmy to czytać, tak? Druga rzecz. No, poważnie od takich tytułów? Tak. Okej. Okay. Tak. Nie, poważnie. Ja kiedyś startowałem w olimpiadach z chemią, to było w podstawówce, już w liceum czy na studiach, oczywiście był mały kontakt z biologią czy z chemią. No więc trzeba było sobie tą chemię odświeżyć, no, a biologię się nauczyć od podstaw, no bo mówię, no, to zatrzymałem się na etapie właśnie nagozalążkowych i okrycozalążkowych roślin. Tak. I druga rzecz, no najważniejsza, to było znalezienie właściwych ludzi, czyli na przykład pierwszego pracownika Mateusza Nowaka, doktora po Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytucie Farmakologii. Pan pozyskaliśmy w ten sposób, że mój najlepszy przyjaciel miał brata, który znał Mateusza. Poprzez jakieś koncerty się poznali. No i rekrutowaliśmy Mateusza z tyłu stacji BP, mówiąc mu, że będziemy odkrywali w Polsce innowacyjne leki. Mateusz uwierzył, no i do dzisiaj z nami jest, tak? Więc ludzie, którzy przychodzili do firmy, tak właśnie Mateusz, Miłosz, Krzysiek Brzuska, nasz obecny dyrektor naukowy, przychodzili z jakąś wiedzą, z jakąś pasją. No i naszym zadaniem było zorganizowanie im pracy, no i nauczenie się na tyle języka biotechnologii, żebyśmy rozumieli, co oni do nas mówią, tak? Słyszałem takie fajne określenie, stwierdzenie, że musisz sam płonąć, żeby zapalić do swojego biznesu innych. To już wtedy z każdą lekturą, z każdą rozmową, zdobywaniem tej wiedzy utwierdzałeś się w przekonaniu, że wszedłeś na dobrą ścieżkę, czy to już przez jakiś czas jeszcze nie było pewne dla ciebie? Pewne to może, czy nigdy nie żałowałem, że odszedłem z Komarku ani przez jeden dzień. Natomiast wiele razy zastanawialiśmy się wspólnie z Bogdanem, czy nie wybraliśmy sobie za trudnego biznesu, tak? No właśnie. Bo ta biotechnologia jest oczywiście trudnym biznesem. Pamiętam rozmowę z moją mamą, której mówię, no wiesz co, mamo, to nam nie wychodzi, tu nam jakiś eksperyment nie działa czy coś. Ona mówi, Pawełku, wiesz co, może ty sobie wybrałeś za trudny. Jak już chcesz coś robić z medycyną, to może opracujcie tutaj w waszych laboratoriach taki żel do higieny intymnej w wygodnym opakowaniu, bo to są też niezaspokojone potrzeby medyczne. Czy mama mówiła, żebyśmy zrobili taką WC-kaczkę dla ludzi, a nie lek na raka, tak?
No bo jej było strasznie żal, że my się tak męczymy, że nie możemy spać po nocach, że powiedzmy tam nikt od nas nie chce kupić na przykład, nie wiem, tam SEMT24 czy jakieś inne rzeczy. No bo wtedy to był jeszcze mało zaawansowany projekt. No i na pewno to nie jest biznes, to jest jeden z najtrudniejszych biznesów na świecie, ale niesamowicie daje dużo radości. A powiedz, co jest w nim najtrudniejszego? Państwo z pewnością wiecie, jeśli nie, to tylko dopowiemy, że rozwijacie innowacyjne terapie w obszarach, w których brakuje metod leczenia nowotworów. Co jest, co dziś ciągle wydaje się być tak najtrudniejszym wyzwaniem w tym biznesie twoim? Po pierwsze, nieprzewidywalność. To znaczy, okay, jak się buduje mur, czy tworzy oprogramowanie, no to wiadomo, że prędzej czy później się to napisze, czy zbuduje. Tak? Po prostu codziennie przybywa tych linii kodu, kolejny się moduł oddaje. Jak są błędy, to się testuje, dopóki się tych błędów nie wyeliminuje, więc wiadomo, że przybywa. Mhm. Jak się robi portal internetowy, no to buduje się jakiś serwis, przychodzą użytkownicy, jak ich jest dużo, no to fajnie, no to się wzmacnia, jak jest mało, no to wtedy idzie się w innym kierunku. Ruch na interi może się wahać plus minus, nie wiem, 1% dziennie, tak? Chyba że jest jakiś tam sezon, tam święta, czy jakiś czat z prezydentem Kwaśniewskim, tak? Bo wtedy jest duży ruch na portalu, tak? Natomiast w biotechnologii wszystko jest nieprzewidywalne, tak? To znaczy większość projektów się nie udaje. To jest po prostu proces badawczo-rozwojowy, czyli no, testujemy różne rzeczy, które nie są pewne. Część z nich zadziała, część z nich nie zadziała. I to jest niesamowicie frustrujące w momencie, kiedy wiesz, że podejmujesz projekt, gdzie ci większość rzeczy nie wyjdzie. I w każdej chwili, nawet jak generujesz cały czas pozytywne dane, no to kolejny pakiet danych może się okazać negatywny. Czyli na przykład, nie wiem, no, mamy cząsteczkę, która działa na białko, działa na komórki, potem redukuje guzy, no i później dajemy na przykład na jakieś tam badanie toksykologiczne i się okazuje, że tak, eliminuje nowotwór, ale przy okazji powoduje zawał serca, tak? Okay. No i wtedy 3 lata pracy nad projektem do piachu, tak? Później na przykład, nie wiem, udaje nam się ją wyprodukować w reżimie wysokiej czystości, potwierdzi skuteczność na zwierzętach, no i wprowadzamy do badań klinicznych, no i okazuje się, że na przykład pacjenci łysieją, tak, przy okazji, tak? No i niestety... Czyli nic nie jest gwarantowane, tak? Nic tak, nie jest dane. Tak. Przewidujecie to, projektujecie, ale pewne niespodzianki mogą się pojawić. Także z zewnątrz wysłuchałem takiej twojej historii, jak leciałeś do swojego partnera w Niemczech, także finansowego, dowiadując się o tym, że spada jakiś pocisk tutaj z zagranicy ukraińskiej, tutaj do nas przylatuje. Także takie rzeczy, gospodarka, ekonomia ma wpływ na twój biznes, prawda? Tak, to była taka historia. Największa nasza współpraca do tej pory to była z niemieckim Biontechem, czyli ta spółka, która wyrosła z platformy mRNA, którą wykorzystywali do onkologii, a przy okazji wykorzystali do szczepionek na COVID, czyli najlepsza firma biotechnologiczna prawdopodobnie w historii Niemiec, jedna z najlepszych w historii Europy. Negocjowaliśmy z nimi duży kontrakt, który obejmował również ich inwestycje w nasze akcje. Stali się jednym z naszych największych akcjonariuszy. No i w ten dzień akurat, kiedy mieliśmy negocjować dokładnie mechanikę tej transakcji, ich inwestycji, 20 milionów euro w akcję Rajwu, no to rano się obudziłem, no a tutaj jest historia z przewodowem i spada coś po polskiej stronie. I teraz jest pytanie, czy konserwatywna firma biotechnologiczna z Niemiec zainwestuje na Warsaw Stock Exchange w akcję spółki biotechnologicznej jakąś mikroskopijną kwotę z ich punktu widzenia, czy ich compliance powie, że słuchajcie, no nie wolno przelewać 20 milionów euro tam, gdzie potencjalnie rakiety spadają. No tak. Na szczęście rozmawialiśmy wtedy z partnerem przy kolacji o tym temacie. Tłumaczyliśmy im, że no jak gdyby no to ryzyko, że na nasze laboratoria taka rakieta spadnie, no raczej jest dużo mniejsze. No i na szczęście się udało tą transakcję, ale jechałem z duszą na ramieniu. Rajwu Therapeutics. Jestem też marketerem, więc bardzo mnie ciekawi, skąd pochodzenie tej nazwy. Możesz nam ją przybliżyć? Czy? Znaczy, historia nasza, jeżeli chodzi o wszystkie nazwy, no to są nazwy generowane przez pracowników. Interi wymyślił, okay, Konrad Tarański, wtedy kontroler finansowy w Komarku. Selwite wymyślił wspólnie z Bogdanem, wykorzystując przy okazji jakieś tam wsparcie, nie wiem, systemów,
które losowo generowały nazwy, szukając w internecie wolnedomeny.com na bazie jakichś tam morfemów związanych z branżą biotechnologiczną. Aha. Czyli na przykład Cell i Vita, czyli życie komórkowe. Natomiast RIFU, no to również jest efekt konkursu wśród pracowników. To znaczy szukaliśmy w momencie splitu nazwy, która by była inna niż Selvita, bo stwierdziliśmy, że marka Selvita pójdzie do części usługowej, część onkologiczna potrzebuje nowej marki. I nasz główny prawnik Dawid Radziszewski wygrał ten konkurs, inspirując się naszą lokalizacją. Selvita jest w dzielnicy Krakowa, która się nazywa Ruczaj, czyli strumień, po angielsku Rivulet. No i skrót od Rivulet to jest RIFU po prostu. Super. Gigantyczne pieniądze są potrzebne do w Twoim biznesie, a tak jak śledzę Twoje biznesowe przygody od lat, wydaje się, że przychodzi Ci to z łatwością. Rozmowy z partnerami, udziałowcami, jakieś szczególne kompetencje trzeba mieć? Czy po tych latach nabytych doświadczeń, setek rozmów odbytych, potrafisz używać właściwej argumentacji, czy technik, czy jesteś relacyjny? Co tam jest krytyczne, Pawle, jeśli możesz nam zdradzić te sekrety, że w Twojej historii wierzą, bardzo wyrachowani partnerzy z zagranicy również? Myślę, że to nie jest takie proste, tak? W Komarku ja się nie zajmowałem relacjami inwestorskimi, więc... Jedyne, czym się zajmowałem, no to troszeczkę kontaktów z analitykami, dlatego że analitycy za nisko moim zdaniem wyceniali Komark. No i między innymi to właśnie moja prasa MBA wzięła się z protestu przeciwko temu, że Komark moim zdaniem był za nisko wyceniany, więc chciałem mieć aparat do dyskusji z nimi, żeby ten Komark jednak był wyceniany wyżej, tak? Więc nauczyłem się wycen, robiłem pracę z wyceny spółek, więc to mi na pewno dyplomową z wyceny spółek, więc to mi na pewno pomaga. Wtedy pierwszy raz w ogóle się tym zainteresowałem. Robiliśmy również w ramach naszego działu w Komarku oprogramowanie dla biur maklerskich, więc w ten sposób się zainteresowałem giełdą, tak? No bo tak. Wcześniej mnie giełda nie interesowała. No i potem zaczął to być jakiś mój świat, tak? Więc mnie to ciekawi, więc autentycznie jestem zainteresowany, nie wiem, rynkami kapitałowymi, giełdą. To nie jest coś takiego, co robię, do czego się zmuszam, tylko to jest fragment mojego uniwersum. Tak? A używasz giełdy? W sensie inwestujesz na przykład w jakieś inne akcje? Nie, od kiedy zainwestowałem w Selvita, czyli potem w posplicie w Selvita, RIFU, Ardigen, no to nie kupiłem żadnych akcji żadnej firmy. Okay. Taką mam filozofię, skupiam się na swoim biznesie. Kiedyś tak, kiedyś kupowałem spółki. Ale tak, jeżeli chodzi o te kompetencje w zakresie relacji inwestorskich, w momencie, kiedy odchodziliśmy z Komarku, wydawało nam się, że to będzie dużo łatwiejsze, tak? Pierwszy raz pozyskać kapitał. Nasz dział generował połowę zysku Komarku, plus do tego była Interia, w związku z tym zakładaliśmy z Bogdanem, że mam dobry track record, żeby pozyskać kapitał. Niestety, jak poszliśmy do inwestorów instytucjonalnych, którzy wcześniej na przykład inwestowali w Komark, oni powiedzieli, jakbyśmy chcieli założyć portal internetowy albo firmę informatyczną, to proszę. Kapitał, ale biotechnologia to jest ściema, czary, niepewne, to jest bioton i fraud i tak dalej, więc nie. No i przez 7 lat nie udało nam się pozyskać od 2007 do 2014 roku żadnego kapitału od inwestorów instytucjonalnych. Okay. Tak naprawdę historia Selvity trafiła dużo bardziej do inwestorów indywidualnych, to znaczy wyglądało to w ten sposób, że współpracowaliśmy z taką spółką ze Szczecina założoną przez profesora Lubińskiego Ridgin, która weszła na New Connect. No i tam profesor mnie zaprosił do Rady Nadzorczej, tam w tej Radzie Nadzorczej poznałem też inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali w Ridgin. No i później jak wychodziliśmy na rynek kapitałowy, no to ci inwestorzy z New Connectu, czy Tadeusz Wesołowski, założyciel Prospera, który w tej chwili jest Neuką, czy Piotr Romanowski, przewodniczący Rady Nadzorczej ex-McKinsey, lekarz medycyny, to byli ci inwestorzy, czy koledzy z Komarku na przykład, czy Rafał Kwas, czy Tomek Maciętowicz, to były te osoby, które uwierzyły w nas i dali nam pierwszy kapitał poza tym naszym kapitałem na New Connectie. Na pierwsze pieniądze do instytucji pojawiły się dopiero 3 lata później, po tym jak byliśmy 3 lata na New Connectie, w momencie kiedy już Selvita była rentowna, czyli inwestorzy instytucjonalni nie uwierzyli w żadną wizję, tylko uwierzyli w wynik netto, tak? Dopiero wtedy, kiedy pokazaliśmy ten wynik netto, to uwierzyli w wizję, tak? Kiedy powiedzieliśmy, okej, dobra,
zrobimy coś większego. No i takim momentem kolejnym walidacji to była transakcja z Menarini, gdzie sprzedaliśmy za kilka milionów dolarów pierwszą naszą cząsteczkę płatności wstępnej plus 100 milionów dolarów potencjalnych w milestone'ach. I od tego momentu fundusze inwestycyjne czy OFE bardziej w nas uwierzyły. Te milestone'y, możesz wytłumaczyć tą definicję? To są jakieś kolejne etapy, tak? Biotechnologia, jak się sprzedaje cząsteczkę, to zwykle się dostaje pewną kwotę z góry. Okej. Na przykład, nie wiem, 5 milionów dolarów, a potem rozłożone płatności z tytułu kamieni milowych, jak ta cząsteczka idzie przez pierwszą, drugą, trzecią fazę badań klinicznych, rejestrację, jak osiągnie konkretne progi sprzedażowe, a na końcu dostaje się tak zwane tantiemy, czyli royalties, czyli procent od sprzedaży leku na rynku. No i w momencie, kiedy ta wiarygodność się buduje krok po kroku, to można pozyskać coraz bardziej dużych i coraz bardziej konserwatywnych inwestorów. No i teraz współpracujemy z nimi dobrze, dostarczamy, wierzą, że nie ma żadnego insider tradingu w Rajwu, że mniej więcej, że staramy się rzetelnie zaplanować, co chcemy zrobić, potem dostarczyć, jak to w procesie badawczo-rozwojowym czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie. No i dlatego też myślę, że Rajwu zostało wybrane najlepszą spółką giełdową w pierwszym kwartale 2023 roku, zastępując na tym miejscu Selvitę, która chyba wygrała konkurs na giełdową spółkę roku w 2022. Więc z tego wynika, że z tymi inwestorami giełdowymi w miarę się dobrze dogadujemy. No i od pierwszego listingu na New Connectie, kiedy wchodziliśmy po 5,50, w tej chwili łącznie Rajwu i Selvita to jest tam chyba 115 zł, no, daliśmy zwrot z inwestycji, więc z zwrotem inwestycji z latami to zaufanie rosło, ale naprawdę było od samego początku trudno, zarówno w Komarku, który był niżej wyceniany relatywnie niż inne spółki informatyczne, jak i później w Selvicie czy Rajwu. Co Ci pomogło wytrwać w tym trudnym momencie, w tych pierwszych latach szczególnie? Żona. Okej, okay. To ważne, tak, nie, no to kibicowała, tak? Tak, motywowała. Tak, oczywiście, no jak potem się przychodzi do domu, gdzie ma się jak gdyby wsparcie ze strony, nie wiem, żony, mamy, taty, teściowej, teścia i tak dalej, i tak dalej. Super. To jest drużyna, która największych, najwierniejszych kibiców, tak, prawda? No, bez względu pomaga. Na okoliczności. No, bardzo dobra współpraca z Bogdanem, z jego żoną również, no, która też podobnie wierzyła, czy dzieci, czy coś. Też musiały się poświęcać. Pamiętam, jak taki świetny moment, który dzisiaj dobrze pamiętam, jak Bogdan mówi, wiesz co, Paweł, no nie możemy tylko wydawać na inwestycje, musimy sobie troszeczkę te pensje zwiększyć w Selvicie, no bo chciałem kupić dzieciom automatyczne szczoteczki do zębów, a stać mnie tylko na zwykłe, nie? Więc no to takie były czasy, nie? No, więc jak gdyby dzieci Bogdana, mam nadzieję, że nie mają zębów zepsutych przez to, że nie miały przez jakiś czas automatycznych szczoteczek do zębów, no to są takie drobiazgi, nie? O ile trzeba było jednak poświęcić, ile zainwestować czasu, energii? Miałeś takie momenty zwątpienia, że to nie ta, zły wybór, nie ta droga? Trzeba się zawrócić, skorzystać jeszcze z oszczędności i zrobić ten kolejny portal internetowy albo postawić cokolwiek innego? Znaczy zawrócić zawsze było trudno, tak? No bo w momencie, jak się rozkręci jak gdyby firmę, rozkręci się projekty badawczo-rozwojowe, no to jest tak jak jazda na rowerze, no to znaczy hamuje się ciężko i do tyłu się wywalić się łatwo, więc trzeba coraz szybciej pedałować. Tak więc wydaje się, że takich momentów zwątpienia było dużo. Tak na przykład, nie wiem, jak dostaliśmy, nie wiem, jakiś tam clinical holda od FDA, na przykład jakiś pacjent zmarł i padło podejrzenie, że z powodu naszej cząsteczki, no i potem przez dwa miesiące trzeba to odkręcać, tak? Tłumaczyć, że to nie że prawdopodobieństwo, że z powodu naszej cząsteczki jest małe, że ostrawiaczka szpikowa jest chorobą wysoce śmiertelną, że pacjenci często mają udary i że raczej to nie był nasz lek, bo to i to, tak? Albo nie wiem, kiedy ktoś ci mówi, że być może na przykład twoje aplikacje patentowe są zagrożone, bo w złej procedury je użyłeś 2 lata temu, żeby je złożyć, tak? No to wtedy człowiek idzie do kardiologa żeby przypilnować, że przypadkiem, żeby sobie jakieś krzywdy przy okazji nie mieć takiej sytuacji. Także no, nie jest to łatwy biznes. Powtarzasz, że doszedłeś do tego miejsca w swoim biznesowym życiu dzięki ludziom, których zatrudniałeś, których zapraszałeś do współpracy. Wiesz, ja słyszałem wielu, którzy mówili podobnie, nie zawsze byli przekonywujący, nie zawsze też pracownicy w takich samych superlatywach mówili o swoich szefach. Skąd
te umiejętności, albo kiedy je nabyłeś, na co zwracasz uwagę, rzeczywiście znajdując tych dobrych, właściwych partnerów do współpracy, co jest istotne, no przecież w takiej firmie jak twojej mogliby się tymi HR-ami zajmować dedykowani ludzie, prawda? A co jednak tak czuję z tych historii, które opowiadasz, że zawsze miałeś istotny wpływ na dobór szczególnie tych kluczowych dla siebie pracowników? Znaczy, ja wierzę w HR zarówno twardy, jak i miękki. Wydaje mi się, że jesteśmy jednym, Selvita czy Rajwu są jednym z liderów, zwłaszcza w branży life science, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych metod wsparcia rozwoju pracowników. Mamy w tej chwili na 260 osób, mamy 4 osoby w miękkim HR-ze, tak? Zarówno jeżeli chodzi o szkolenia, jak i coachingi, jak i rozmowy mediacyjne między różnymi pracownikami zespołów. Także ja akurat w to wierzę. Może nie zawsze tego było tak dużo, bo albo nas nie było stać, albo nie byliśmy jeszcze na takim etapie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dobór pracowników, no to po pierwsze uczciwość, po drugie ambicja. Uczciwość jak rozumiana? No żeby nie kłamać, żeby kłaść interes firmy, w której się pracuje, jako coś pierwotnego nadrzędne w stosunku do nie wiem, maksymalizacji, nie wiem, własnej pensji na przykład, czy powiedzmy jakichś innych rzeczy. Tu ja wierzę w podejście takie, że osiągnijmy jakiś sukces, dajmy jakiś dobry produkt klientom, dajmy jakiś dobry zwrot inwestorom, a przy okazji my też zarobimy, tak? Jasne. Jeżeli ktoś myśli tylko o budowaniu własnego CV na przykład, a nie przede wszystkim o tym, żeby coś zrobić, co jest postrzegane jako wartość z zewnątrz przedsiębiorstwa lub dla innych ludzi, no to prędzej czy później się rozczaruje, no po prostu zostanie, powiedzmy, odkryty jako, tak powiedzmy, egoista czy szarlatan, tak? Śledziłeś zatem historię spółki Teranos? Czy czytałeś książkę Zła krew? No, oglądałem film. Czy ta historia Elizabeth artykuły, Holmes, tak? Jakoś ona się rzucała jakimś cieniem na wasz biznes? No nie specjalnie. Nie, okay. Nie, no to jak gdyby, no, jak się czyta tę historię, no to człowiek cały czas się zastanawia, jacy głupi byli jej inwestorzy, tak? No więc nie wiem, znaczy takich historii nie ma tak strasznie dużo. Okay. Tak? One się zdarzają, ale tamta jest tak ekstremalna, że aż niewiarygodna, tak? Że się wydarzyła, tak? Tak, więc wydaje mi się, że wracając do tego pytania, uczciwość, ambicja, umiejętność pracy zespołowej, to jest coś takiego, co myślę, że nie jest silną stroną polskiego systemu edukacji, więc na to musimy zwracać uwagę, na ten rozwój kompetencji. Tak, to dajesz od siebie. A jakich cech szukasz u współpracowników? Nie wiem, czy daję od siebie. Tak, ja nie mam naturalnych zdolności do współpracy zespołowej. Ja jestem raczej indywidualistą, w związku z tym muszę się uczyć pracy zespołowej, muszę się uczyć empatii, muszę się uczyć dzielenia się projektami i współpracy i wykorzystywania synergii, a nie koniecznie podziału projektu na najmniejsze możliwe kawałki i dawania indywidualnej odpowiedzialności. Chcesz nam powiedzieć, że jeszcze się uczysz? Tak, ciągle cały czas, się uczysz? Tak, no okay. Cały czas jakieś, nie wiem, czy jakieś tam, czy szkolenia, czy coachingi, czy praca u nas z kolegami zespołu. W tym tygodniu jedziemy na wyjazd kolejny kadry menedżerskiej, jakieś gdzie kluczowe osoby z Rajwu będą się przez półtora dnia uczyć z coachem, tak? Pewnych rzeczy, tak? Jeszcze jakiegoś tam, powiedzmy, jeszcze lepszej pracy zespołowej, wykazania pewnych rzeczy. To jest ciągły proces, tak? Więc zakładam, że dopóki nie umrę, to się będę uczył. Kibicuję. Sam się w tej roli coacha i mentora realizuję, więc to bardzo fajne, co mówisz. Wy jesteście na wojnie tym całym teamem. Walczycie z nowotworem, z rakiem. Czy to jest wojna, którą wygracie? Albo kiedy to będzie możliwe? Czy rzeczywiście twoja firma, twoja spółka, ta działalność doprowadzi do rezultatów, no, których wszyscy, bez względu na naszą znajomość takich czy innych biznesów, której wszyscy kibicujemy? Znaczy, wojny z nowotworami wygrywamy jako ludzkość, tak? Tylko problem jest taki, że wygrywamy ją w tempie 1% rocznie, spada śmiertelność na nowotwory, więc okay. Dla mnie, dla wielu innych osób to jest za powoli, no bo nie chcemy, żeby to, powiedzmy tam w cudzysłowie, za 100 lat to wygrać. Chcielibyśmy, żeby to było za 20, za 30 lat, więc krok po kroku
nowotwór po nowotworze coraz bardziej wydłużamy życie pacjentów. Taki mój ulubiony przykład jest taki, że 50 lat temu 90% dzieci chorych na białaczkę umierało, tych 90% dzieci, u których się zdiagnozuje białaczkę, przeżywa. Tak? No i wiele innych nowotworów ma podobne podobne jakby blokowania. Są takie jak na przykład rak trzustki, gdzie w zasadzie od 20-30 lat niewiele się ruszyło, tak? Więc wygrywamy tą wojnę powoli. Jeżeli chodzi o RAIW, no to my podaliśmy nasze cząsteczki ponad 100 pacjentów w tej chwili w badaniach klinicznych. U pewnie około 20 z nich była jakaś korzyść kliniczna. To znaczy, nie oznacza to, że wyleczyliśmy kogoś z nowotworu, no ale takim jednym chyba największym naszym sukcesem jest, nie wiem, pacjent, który wchodząc do naszego badania miał oczekiwaną statystyczną długość życia, na przykład 3 miesiące, no a potem 2 lata stabilizacji choroby, tak? Zanim jakaś tam następuje progresja, tak? Więc myśląc o takich ludziach, no to sobie myślę, no takiej, wymyśliliśmy coś w naszych laboratoriach w Krakowie, ugotowaliśmy jakąś cząsteczkę, podaliśmy w badaniu klinicznym w Stanach Zjednoczonych, no i temu Amerykaninowi dołożyliśmy prawie 2 lata życia. I to jest fajne, tak? Więc, no to jest mega, to jest ta misyjność, no, która stoi też za tą waszą pracą. No i to, gdyby to było statystycznie powtarzalne w większych grupach pacjentów, co będziemy sprawdzać w tej chwili w 2024-2025 roku, no to będzie można powiedzieć, że osiągniemy sukces. Jeżeli to będą pojedyncze przypadki wśród setek pacjentów, no to będzie trzeba powiedzieć, że ponieśliśmy porażkę, tak? No więc rolą takiego badania, które w tej chwili prowadzimy w kilku cząsteczkach, jest właśnie to, żeby stwierdzić, jak duży efekt jest terapeutyczny w jakich grupach pacjentów, bo to, że RAIW-120 coś robi dobrego, to jesteśmy przekonani. Pytanie jest, jaka skala, tak? To, co robisz, już zostało nieraz docenione. W 2013 roku uhonorowany zostałeś krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Komorowskiego. Prawda? I jakieś znaczenie szczególne ma dla Ciebie ta nagroda? Niewielu przedsiębiorców może się nią poszczycić. Szczerze mówiąc, trochę byłem zażenowany, bo myślałem sobie, że odznaczeń, bo tam z nami byli wtedy, bo to chyba było jakieś tam święto niepodległości czy coś, więc razem z nami byli odznaczani jacyś żołnierze, kombatanci, jacyś i tak dalej. No i tak troszeczkę mi się odznaczenia raczej kojarzyły z tym, z wynoszeniem rannych z pola bitwy na wojnie albo coś takiego niż stworzeniem firm. No ale na pewno było to jakieś miłe przeżycie. Zostałeś też przedsiębiorcą roku EY-a w kategorii nowe technologie i innowacyjność. Czy prowadzenie biznesu staje się łatwiejsze, kiedy kompletuje się tego typu nagrody? Od czasu do czasu miło jest dostać jakąś nagrodę i wtedy na przykład z taką najciekawszą rzecz, którą pamiętam z tego, no to, że wtedy mogłem poznać pana profesora Buszmana, który wtedy wygrał chyba ogólną klasyfikację twórcy American Hearts of Poland. No i dla mnie zrobił bardzo duże wrażenie jako zarówno jako przedsiębiorca, jak i człowiek, dlatego że rok wcześniej mój wujek miał zawał serca. Anonimowy człowiek, który z punktu widzenia profesora, po prostu technik, tokarz, który gdzieś w Tychach poszedł na pocztę i miał zawał serca, trafia do szpitala, no i nagle się okazuje, że o 11 w nocy operuje go profesor Buszman, czyli prezes, główny właściciel wielkiej firmy wartej setki milionów złotych. Przychodzi obcy człowiek z ulicy, on go o 11 wieczorem uratuje życie, tak? Więc to było dla mnie bardzo duże przeżycie, że takiego człowieka mogłem poznać, tak? Ty, a propos wartości firmy, ty jesteś w pełni świadomy, ile warta jest twoja firma, prawda? Tak, no, znaczy RAIW i Selvita są warte, no każda z nich rzędu miliarda złotych, tak? Wiesz, dlaczego Cię o to pytam? Bo my tutaj, szczególnie początkujący przedsiębiorcy, startuperzy, to bardzo często żyjemy tymi historiami tak zwanych unicornów. A ty jesteś przedsiębiorcą, który zbudował firmę o
wartości odpowiadającej co najmniej tej definicji. Jakoś nie słyszałem na rynku wielu planów na twój temat, nie wykorzystujesz tego jakoś PR-owo, po prostu robisz dalej ze świetnym teamem swoją robotę, zupełnie nie przywiązując, mam wrażenie, do tego wagi, prawda? A to w końcu dobre, bo polskie, bo z Krakowa. Może warto by było mówić o tym częściej albo głośniej, nie uważasz? Nie, no mamy agencję relacji inwestorskich, która mówi szeroko o naszych sukcesach, dlatego że no jest to jeden z elementów, powiedzmy, koniecznych do tego, żeby realizować misję. Jeżeli branża biotechnologiczna jest kapitałochłonna i mamy długie cykle inwestycyjne, no to musimy zarówno sprzedawać nasze akcje, jak i na bieżąco komunikować się z inwestorami, w jaki sposób wykorzystujemy środki, które nam powierzyli i ile na tym zarobiliśmy. Więc jak gdyby ja nie uważam, żebyśmy szwankowali, jeżeli chodzi o jak gdyby o mówienie o tym, co się dzieje w raju, w serwicie. No i tych wywiadów, czy jakichś, nie wiem, czy nagród, czy innych rzeczy trochę było, więc nie uważam, żebyśmy byli jakoś tam niezauważeni. Tak? Jasne. Piję tylko do tej definicji tego, wiesz, unicorna i tej spółki o wartości, o waluacji konkretnej. Nie, ale to jest przy okazji, tak? To znaczy, tak jak mówiłem, no, po wyjściu z inwestycji w Comarc czy Interię, w zasadzie nie miałem żadnej motywacji finansowej, tak? Nie było moim celem, żeby mieć zamiast majątku kilkanaście milionów złotych, majątek kilkadziesiąt milionów złotych czy kilkaset milionów złotych. Chodziło o to, żeby coś robić dobrego, fajnego, ciekawego przez kolejne lata i przy okazji może nie stracić tych pieniędzy za szybko, tak? Raczej, więc chodziło o to, żeby jakby mi ktoś wtedy powiedział, że będziesz miał ciekawą karierę zawodową i będziesz miał, powiedzmy, jak gdyby nie spalisz tych pieniędzy na tyle, że już na emeryturze nie będziesz miał na nic, to bym wtedy też wszedł taki układ, tak? Natomiast sytuacja się zmienia w momencie, kiedy pozyskujesz kapitał z zewnątrz, tak? No bo jeżeli komuś sprzedajesz akcję, tak jak my sprzedaliśmy na New Connectie po 5,50, no to on oczekuje, żeby mu x%, 20-30% rocznie rosły, tak? Jeżeli to jest biznes jakiś, powiedzmy, o wysokim ryzyku na giełdzie. No i jeżeli potem dwa lata później, w 2013 roku, te akcje są po 2 złote, no jest ci przykro, jest ci wstyd i czujesz, że no, prawie że kogoś okradłeś, tak? Więc no, to pracując w takim mindsetie, zdecydowanie człowiek stara się jednak, żeby generować ten zwrot wartości dla inwestorów, no i żeby potem na kolejnych spotkaniach z nimi móc powiedzieć: OK, to nie jest tylko tak, że my sobie zrealizowaliśmy jakieś nasze marzenia z Bogdanem, czy że na przykład no, próbujemy walczyć z tym rakiem, odkryć jakieś leki i tak dalej, ale że przy okazji ci, którzy powierzyli nam kapitał, no, że też zarabiają. Czyli na przykład tak jak mieliśmy w zeszłym roku, taki rok, że nie wiem, akcje Rajwu w ciągu roku wzrosły 9%, to mówię pracownikom: słuchajcie, no ale przeciętna spółka z MIWIG 40 wzrosła 39%, tak? No więc pytanie jest takie, sukces, więc nie? Jak gdyby na takim rynku, żeby nam akcje wzrosły 9%, no to jest trochę wstyd, no i jeżeli potem pójdziemy do inwestorów po kapitał, no to dadzą takiej spółce, która zarobiła dla nich 30% rocznie, a nie 9% rocznie, i tłumaczenie, że my to przeznaczamy na rozwój leków na raka, to w pewnym momencie no troszeczkę ich przestanie interesować, jeżeli będą mogli wydać na coś, co im da 30% zwrotu rocznie, a nie 9%. Mamy tutaj, Pawle, takie dwa stałe punkty programu. Jednym z nich jest pytanie o to, jakimi sugestiami, jedną, może dwoma rekomendacjami mógłbyś się podzielić z przyszłymi czy obecnymi przedsiębiorcami. Które umiejętności, które cechy, jakie zalety tutaj doprowadziły ciebie do tego momentu w życiu, gdzie jesteś, i co byś nam radził, przedsiębiorcom, na co szczególnie warto zwracać uwagę, realizując swoje projekty, swoje pomysły? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sukces Selwity i Rajwu, no to taką rzeczą, która w miarę unikalna jest, to jest to, że staraliśmy się dobrze przewidzieć, gdzie będzie rynek, gdzie będzie piłka za kilka lat do przodu. Okay. Tak? Czyli patrząc na to, jakie są tendencje na świecie, stwierdziliśmy, że w Polsce nie ma branży biotechnologicznej, a ona nas ciekawi. I skoro jej nie ma, to ją trzeba zrobić. W związku z tym wizja tego, że w Polsce będzie biotechnologia, że można ją robić w Krakowie w oparciu o, nie wiem, potencjał UJ-u, Instytutu Farmakologii PAN, o zaplecze, nie wiem, edukacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego,
o to, że nie wiem, zbuduje się Jagiellońskie Centrum Innowacji, o to, że będą te granty, no to powiedzmy takie rozplanowanie różnych elementów, które są konieczne do tego, żeby powstał sektor, tak? Tak jak... Czyli dobrze to rozumiem, że realizujemy projekty tu i teraz, ale jednak myślimy o przyszłości, projektujemy tak, to, tak. Co do nas... Tak, zastanawiamy się, jak świat, czy Polska, czy miasto, czy ulica będzie wyglądało za 3, 5, 10 lat i zastanawiamy się, co można tutaj zrobić, czego tu brakuje. No i jeżeli to jest ta taka właśnie taka wizja, strategia, co chcemy zrobić, tak? Dobra, to pierwsza rekomendacja, tak. Zabieramy ją. Tak. Jakaś druga może? Druga, no to jest, no, mimo wszystko jakaś, jeżeli chodzi o doskonałość operacyjną, tak? To znaczy, że cały czas jakieś prototypowanie, to znaczy, no, ja zanim jakiekolwiek mieliśmy laboratoria, no to jeździłem po klientach z branży farmaceutycznej, czyli, nie wiem, Selvita powstała w lipcu, a już w listopadzie byliśmy na, byłem na targach BioEurope w Hamburgu, gdzie spotykałem się z wielkimi firmami farmaceutycznymi i mówiłem, że będziemy robić to, 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 to. Oni mówili, że najbardziej potrzebują tego i tego, no to w związku z tym my tak naprawdę wtedy później stawialiśmy przede wszystkim na to, żeby to robić, okay. A nie to, co nam się wydawało, że być może powinniśmy robić. No i tak naprawdę cała w dużym stopniu strategia Selvity to było zawężanie możliwości, horyzontów do tych, które są kluczowe. Tak, tak. Więc, i biznesowo uzasadnione tak, też. Tak. No, czyli po prostu szeroka wizja, otwarcie się na różne możliwości, różne spotkania. Zaczęliśmy, nie wiem, sprzedawaliśmy enzymy z krwi konia, sprzedawaliśmy, nie wiem, software bioinformatyczny, który nam nie wypalił. No, robiliśmy usługi, robiliśmy leki na raka. No i to, co nam wychodziło, zachowywaliśmy. A to, co nam nie wychodziło jako biznesy, no ucinaliśmy. Tak naprawdę do pewnego stopnia Selvita to był taki fundusz Venture Capital, który w ramach jednego podmiotu korporacyjnego realizował kilka różnych modeli biznesowych. I tak naprawdę dopiero od splitu w 2019 roku, czyli po 12 latach, mamy czysty model biznesowy. A taka najciemniejsza strona przedsiębiorczości według Ciebie to? Najtrudniejsza? Nie znowu wiem. Pewno z przekory pytam o to, jak sobie z nią radzić w przyszłości. Myślę, że w naszej branży to jednak ta nieprzewidywalność. Tak? Okay. To jest takie ryzyko specyficzne dla branży biotechnologicznej. No i często tęsknię za tą większą przewidywalnością, która była w branży informatycznej czy internetowej. A gdybyś nie był przedsiębiorcą, to kim byś dzisiaj był? Gdybym teraz miał iść na studia, to albo bym poszedł na medycynę, albo na biologię molekularną, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Masz dla nas receptę, Pawle, jak połączyć sens życia z pracą? Bo tak jak opowiadasz z pasją o tym, co robicie, to takie mam wrażenie, że żyjesz tą pracą cały czas. A twoje życie prywatne, rodzina, jakieś te inne aspekty, znajdujesz dobry balans pomiędzy jednym a drugim? A to już trzeba żony i trójki dzieci zapytać, tak? No i jaką by ci laurkę wystawiły? Nie wiem, to ich trzeba zapytać. No, mi się wydaje, że jest w miarę okej. Okej. Jestem bardzo szczęśliwy jako ojciec, jako mąż. No i natomiast, no, zwłaszcza moja żona musiała dużo poświęcić do tego. No i też to wsparcie takie, tak jak powiedziałem, drużynowe. Tak? To takie klasyczne przykłady. No, jak nie wiem, urodził mi się syn, no i się zastanawiałem, czy iść na studia MBA, czy nie iść. A moja właśnie mama teściowa mówi, słuchaj, ty idź na te studia, ja ci się dziećmi zajmę, tak? No i to jak się ma taką teściową, no to wtedy można robić biznes, tak? Jak się nie ma, no to wtedy po prostu jak się pójdzie na te studia, no to coś będzie zaniedbane, tak? A jak na co dzień ładujesz baterie? Nic szczególnego. To trochę sportu różnego rodzaju. Nie wiem, jakieś... Zacząłem, nie wiem, stosować jakieś dobra medytacje, jakieś inne rzeczy. Medytujesz, tak, super. Tak. Książkę... Książki oczywiście dużo czytam, pewnie ze 3 książki na raz. Świetnie. A jesteś osobą spełnioną? Czujesz się człowiekiem sukcesu? Myślę, że z tych rzeczy, które zrobiliśmy, to Comark czy Intelia, to na pewno były sukcesy. Selvita jest na pewno sukcesem takim obiektywnym.
czy Rajwu będzie sukcesem, to się okaże, jeżeli uda nam się zarejestrować jakąś cząsteczkę, to wtedy będzie można powiedzieć, że Rajwu jako przedsiębiorstwo jest sukcesem biznesowym. Na razie jesteśmy w drodze. To jest ta meta, do której zmierzasz, tak? Tak, tak. A to, co na pewno jest pozytywnym efektem Rajwu, to jest to, że mnóstwo ludzi nauczyło się w Rajwu, jak odkrywać leki. Czy na raka, czy na inne rzeczy. Więc nawet gdyby Rajwu się okazało porażką w wymiarze, nie wiem, finansowym, jeżeli na przykład te główne cząsteczki napadną, to na pewno ta wartość zostanie. To znaczy, że ci ludzie założą jakieś inne firmy, czy pójdą gdzieś indziej pracować i na pewno będą dobrymi drug hunterami. Więc to na pewno jest sukces. Zaimponowało mi to, co mówisz. Tak, natomiast ja bym bardzo chciał, żeby jednak w ramach tego podmiotu też jeszcze się udało coś zrobić, no i na tym się póki co koncentrujemy, więc będę się czuł spełniony, na pewno jestem spełniony jako, nie wiem, w zakresie rozwoju ludzi jako mentor. Chciałbym się jeszcze spełnić jako osoba, która wprowadziła lek na raka na rynek. Mhm. Super, pozwól, że dwa pytania jeszcze ci zadam na koniec. Polubiłeś ostatnio bodajże na LinkedInie taki wpis, takie wideo pod tytułem Dlaczego Polska po cichu staje się kolejnym supermocarstwem Europy? To mi się bardzo fajnie klei z tym drugim punktem obowiązkowym mojej audycji, bo forsuje takie przekonanie, że Polska może stać się kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy. Czy ty się z tym zgadzasz? Co by musiało się wydarzyć, albo co już się dzieje, byśmy uwierzyli, że nasze projekty, takie, które między innymi realizujesz, ale żeby to działo się na większą skalę, mają szansę zawładnąć umysłami, portfelami ludzi na całym świecie, żeby Polacy częściej efektywnie realizowali projekty globalne z dużym sukcesem? Myślę, że ostatnia dekada to jest taki czas, kiedy Polacy uwierzyli, że jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem na światowej scenie gospodarczej. Bo ten model, w którym Polska miała być raczej konsumentem czyichś pomysłów czy technologii, no to były właśnie takie lata 90. No i wizjonerzy tacy jak Janusz, Filipiak zaczęli ten model odwracać. Że to jednak my sprzedajemy tam, a nie oni sprzedają tu. Natomiast na skalę taką masową, no to sukces takich firm właśnie jak Comarch, jak Elemental, jak Nowy Styl, jak R22, jak InPost, to są takie okręty flagowe, które pokazują, że tak możemy tutaj coś wymyślić i na bazie polskiej myśli technicznej, menedżerskiej, kapitału zrobić produkt europejski czy globalny. Więc to jest bardzo, bardzo fajne. Więc myślę, że za tymi przykładami w sposób naturalny pójdzie więcej firm, tak? Znaczy ludzie, którzy są wychowani w tych firmach, znowu albo w ramach grupy kapitałowej, albo w ramach swojej własnej inicjatywy zrobią coś kolejnego, więc tych naszych brandów narodowych będzie czempionów więcej. Więc wydaje mi się, że będziemy nie do powstrzymania, tak? Jako Polska jestem o tym przekonany. Dziękuję za tą rozmowę i za twoje opowieści i inspiracje. Mam nadzieję, że z powodzeniem będą wykorzystywane przez naszych widzów i słuchaczy. Dzięki. Dzięki. Gratuluję ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której ty i twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy. A ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Authenti. Właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.